Trenerze, dzisiaj porażka trochę wysoka, ale wiadomo, w grach sparingowych nie chodzi o wynik. Jak okiem trenera oceniłby pan ten sparing? Na pewno dla nas wymagający przeciwnik, bo przede wszystkim graliśmy z drużyną, w której gro piłkarzy grało już w ekstraklasie. I to na pewno było widać na boisku. Przede wszystkim druga kwestia, ta drużyna cały czas trenuje. My borykamy się z określonymi problemami. Wiemy, że to dopiero nasza ósma jednostka treningowa i tak też na nią patrzę. Zrobiłem szeroki przegląd kadr, jaką w tej chwili dysponujemy i jakieś tam wnioski pierwsze się nasuwają. Oczywiście to czasu na podejmowanie decyzji zbyt wiele nie ma, bo już we wtorek pierwsze spotkanie pucharowe, ale na pewno zachowamy te informacje dla siebie. No i będziemy starali się w codziennej pracy nadrobić przede wszystkim kwestie przygotowania fizycznego, bo one są ewidentnie do zrobienia, jak również no, poprawić wszystkie elementy w grze. A jeszcze jedno pytanie, jakie wnioski, a szczególnie jakie plusy możemy wyciągnąć po dzisiejszym meczu kontrolnym? Nikt nie odniósł kontuzji, tak? Czego się zawsze trzeba obawiać. Myślę, że kilku piłkarzy pokazało, że ma potencjał na to, aby tutaj odgrywać większą rolę, mniejsze nazwisko, ale byli też tacy, którzy rozczarowali. Dziękujemy, trenerze. Dziękuję.